Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmina na moim kanale i teraz zbliżam się już coraz bardziej do finału. Idę do Avalacha poinformować go o tym, że jestem gotów do walki z dzikim gonem. Avalach jest tutaj, więc zaczynamy. Jak Geralt, gotów? Dorwijmy sukinsynów. Z przyjemnością, Geralt, z przyjemnością. Moje serce należy do ciebie? A co to ma być za zaklęcie? To list miłosny, bardzo stary. Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Erdina. Enverelit Cyrrenait! Ader Eich Bladen Eichme. Elfia błyskotka zadziałała. Nadciągają. Aesio, dale wundet! Za mną. Naglfar musi być gdzieś blisko. Cisza. Zupełna cisza. Wpadli w pułapkę. Musimy uciekać. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa. Nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Ciri! Zejdź mi z drogi. Ciri! Ten lód. To zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił. Nie skończy się na kosturze.
A więc tutaj trochę walki widzę jest Ciri, trochę będę Geraltem podczas tych walk. Widzę, że Ciri jest teraz jakoś potężna, bo na jednego strzała każdy schodzi. A to jest dość dziwne, że aż tak taką moc zastosowała. Tutaj zobaczę w ogóle sobie na mapie, gdzie ja jestem. Tutaj jakaś mała wysepka, ale zamieniła się w lodowe jakieś miejsce, krainę. Białe zimno tutaj jest. I kolejny wojownik dziki ogonu. Kolejny. Teraz z potężną prędkością i podskakuje sama od jednego do drugiego. Tutaj naprawdę widać potężną moc. W chwili teraz nic jej życie nie schodzi. Jest już dużo silniejsza chwała niż Geralt nawet. Dobra. I biegnę dalej. O, i tu jest już poważny chyba przeciwnik. To jest jeden z dowódców dzikiego gonu. Więc teraz mam poważną walkę Ciri. Bo coś się dzieje. Więc walkę, którą zacząłem jako Ciri, kontynuuję teraz jako Geralt. O, no i tu już jest dużo, dużo gorzej. Nie wiem, co się stało z Ciri. Ale Geralt jest dużo wolniejszy i słabszy. To tutaj widać. Jeszcze on cały czas nie spowalnia tym lodem, którym strzela. I jeszcze żywiołak lodu. Dobra, biorę sobie znak Quen, ale to będzie, widzę, bardzo ciężka walka. Dobra, żywiołak lodu padł i to jest w ogóle mój nowy wpis w bestiariuszu. Dobra, trochę mu zadem, ale ten generał dzikiego ogonu jest znacznie cięższy teraz, tak się mi wydaje, od tego, z którym poprzednio walczyłem. Może to już jest chyba jeden z dowódców, a tamten to był chyba generał. I żywiołak lodu. Dobra, załatwię teraz żywiołaka lodu. Zabity. Nie wiem, czy mam silnymi atakami go atakować. Czy szybkimi, teraz szybkimi spróbuję. Dobra, dobrze mi idzie. Nie jest źle. No i żywiołaka lodu silnymi, ale to te żywiołki lodu są dość słabe. I znaczy, czy ja na pewno mam poziom trudności, bo mi to bardzo dobrze idzie.
trudniejszym. Poziom trudności mieczy opowieść dobra. Ale bardzo łatwo mi to idzie na tym poziomie trudności. Zobaczę sobie jeszcze, od którego poziomu jest ta misja. Od 30, a ja mam 33. Bo ja robiłem dużo innych, chyba właśnie pobocznych misji. Nie wiem, czemu się zatrzymał, no ale dobra. Zaraz padnie. Coś jest chyba nie tak. Dobra. No jestem gdzieś głęboko tutaj pod wodą teraz. Nie wiem, czy on mnie przeniósł tutaj, czy co. No ale dobra, muszę wypłynąć. Coś tu jeszcze spadam cały czas. By się udało w ogóle wypłynąć, bo naprawdę głęboko byłem pod tą wodą i dalej jestem. Beczki jakieś spadają. Powietrze już mi się kończy. Ale dobra. Chyba się udało wypłynąć. Nie wiem, co się dzieje. Tak jest, udało się. No i teraz trzeba dostać się na pokład na Glfara, to jest chyba okręt Eredina. Co tu jest? O, tutaj przybyli ze Skellige wojownicy wszyscy. Ja w ogóle ich nie mogę zabijać, tylko muszę biec, po prostu widzę. Nie wiem, czemu oni tu jeszcze przybyli. Ale dobrze, że nam pomagają. Hjalmar tu jest nawet. Nilfgaardczycy mieli walczyć ze Skellingczykami, a wszyscy teraz razem walczą przeciwko Gonowi. Jakieś ostatnie słowa?
Cofnij się. I walcz. Miałeś szansę. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Bo co? Mam ci coś do powiedzenia. Ale to potem. Jak już będziesz umierał? Jest bitwa z Erebinem. On zabił Kracha teraz. Strasznie szkoda, bo Krach to była świetna postać. Ale widzę, Redin nie ma tu żadnych chyba specjalnych umiejętności. Dobra, znak Quen sobie biorę. To jest pięknie zrobiona walka, będzie długa, widzę, bo Redinowi bardzo pomału życie schodzi mimo wszystko. Ale dobrze, że go zabije wreszcie. Mam nadzieję, że się uda. I młynek. Co, wszystko odbija? Wszystko odbił. Dobra, coś gdzieś on... Co tu się dzieje? Dobra, zobaczmy co teraz. Przerzuciło nas. On chyba przerzucił portalem. O, teraz już coś stosuje jakieś. Ale bez niego ten świat będzie tu przyjemniejszy i bezpieczniejszy, że już nie ma dzikiego ogonu i Redina. Więc później będzie już fajnie się grało. Dobra, tutaj mogę go przeatakować teraz. Ale dalej bardzo mało mu zeszło życia. Co tu się teraz... Gdzie jest? Nie wiem. O, tu jest. Dobra i silny. Ciosy mu teraz dwa zadałem, ale ja mam cały czas pełne życie. Bo jak coś mi zada, to mało i od razu sobie to odrabiam. I gdzie on się teraz jest? Tu. Coś takiego, niech sobie robię, ja go teraz przeatakuję. I sobie biorę Quen. A jakbym go tak Igni zaatakował, to ciekawe, jak on jest taki lodowy, no to może to by było coś dobrego. Ło, teraz jakieś kule lodowe zrzuca. Dobra, idę do niego i się wystawił na atak jedyne co tymi kulami. Dobra, ja sobie tutaj już przygotuję Igni, bo mam już strumień ognia, a może jeszcze udałoby mi się teraz ulepszyć w tym momencie to Igni. Chociaż nie jest to na to moment, ale... Strumień ognia, brak punktów umiejętności, nie wiem czemu miałem punkty, no dobra, trudno. No i co, i teraz tu on siedzi i znowu... Mam szansę go przeatakować. Ciekawe, czy znowu nas gdzieś przeniesie. Dobra, młynek, ale młynek to on często bardzo odbija, ale teraz mi się udaje też go trochę młynkiem. O, teraz dużo mi zadał.
I znowu mam szansę go zaatakować. Te jego umiejętności są na nic. I teraz Igni daje. Dobra, się czarny zrobił teraz. Przez to już nieznudowy. Oj, znowu jest. A to Igni chyba mu za dużo tam nie zadało, ale co nie zrobiło? Igni przynajmniej nie odbija, tak jak tych ataków mieczem, które w większości mu się udaje jednak odbijać. Dobra, teraz silnym atakiem go... O nie. O nie, teraz mi bardzo dużo zadał tym lodem. I palę go Igni. Te butelki wody mi się teraz wreszcie przydają solidnie. Dobra, Eredin już dochodzi do końcówki chyba swojego żywota. Bo ma naprawdę bardzo mało tego życia. I taki zwykły wiedźmin, a sobie z nim raci. I dobra, i atakuję go znowu. O nie, teraz mnie tym lodem udało mu się uderzyć. Ja go podpalę. Nie no, pięknie zrobiona walka, to trzeba przyznać im, że zrobili tą walkę świetnie z Eredinem. Długa, fajna, ostra, ale nie jest ona za trudna. Nie wiem, na najłatwiejszym poziomie trudności to już byłaby bardzo łatwa walka. Przecież to naprawdę ciężko przegrać zresztą tą walkę. Na tym poziomie trudności, nie mówię o tym łatwym. Ale walka świetna. Bardzo przyjemna. I jeszcze mi się wydaje, dwa ciosy zadam silne i po Eredinie. I mi się daje ostatni. Tyle, że wchodzi do jakiegoś portala. Dobra, teraz też tam wchodzę. Ciekawe, gdzie teraz będzie ten koniec, finał tej walki. I znowu tu na statku. I ostatni jeszcze żyje? To dziwne, nic mu chyba nie zadałem. Dobra, koniec z Eredinem. Chciałeś mi coś powiedzieć. Avonach oszukał nas obu. Napuścił nas na siebie i zabrał Cyrillę. Nie wierzę ci. Jak to? Myślałam, że ty wiesz. Wiem tylko tyle, że Avalach mógł nas zdradzić. Co jest? Idziesz, Thor? Geralt, patrz!
Wrota między światami zostały otwarte. Musimy dotrzeć do tej wieży i powstrzymać Avalara, póki to się jeszcze da odwrócić. Czego możemy się spodziewać? Jeśli wierzyć księgom, prawa natury przestaną obowiązywać. Ciążenie, czas, całe Umdwik stanie na głowie. Chyba trochę dramatyzujesz. Nie, ani trochę. Zaczyna się koniunkcja swe. Światy się przenikają. Avalach może sprowadzić tu elfy Enel, albo coś gorszego. Przynajmniej wiemy, gdzie ich szukać. Chodź za mną. Miej się na baczności. No i dobra, tutaj będzie już końcówka tego finału zaraz. Ale za to się zabiorę w następnym odcinku. Ten już jest długi jak na ten moment, ale jest bardzo, bardzo ciekawie. I Avalach rzeczywiście mógł wszystkich oszukać. No ale w tym odcinku byłoby to na tyle i cześć.